Księża archidiecezji lwowskiej zebrali się na rekolekcję. 14 listopada w katedrze na wspólnej modlitwie duchowieństwa lwowskiego dziękowano Bogu za już 14. rocznicę ingresu do lwowskiej bazyliki metropolitalnej arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Właśnie tego dnia, 14 lat temu, on oficjalnie przystąpił do pełnienia obowiązków arcybiskupa archidiecezji lwowskiej. Ten dzień także szczególnie wznoszono modlitwy o świętość kapłanów lwowskich oraz o nowe powołania do życia konsekrowanego z Ukrainy. Rekolekcję poprowadził biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wezwał wszystkich obecnych w kościele do modlitwy w intencji nowo ogłoszonych kanoników kapituły Bazyliki Metropolitalnej za wielki wniosek w rozwój duszpasterstwa na terenie archidiecezji, a także za rozwój działania instytucyjnego archidiecezji lwowskiej. Odznaczeni zostali kanclerz kurii metropolitalnej ksiądz Władysław Grymski, proboszcz Malechowy ksiądz Oleg Salamon oraz dyrektor domu pielgrzyma w Brzuchowicach ksiądz Władysław Biszko. Ze słowem przywitania do księży zwrócił się także ksiądz Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maria i katolickiej telewizji Trwam w Polsce. Ja, ksiądz Władysław Grymski, Bogu Wszechmogącemu ślubuję, przyrzekam i przysięgam, że powierzony mi urząd kanonika kapituły Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie według prawa kościelnego i zgodnie ze statutem tejże kapituły wiernie, rzetelnie i sumiennie sprawować będę.